Gdy księżyc w pełni wschodzi na niebie i na dodatek robi się krwisto-czerwony, to znak, że trzeba odpalić jeden z największych albumów polskiej muzyki metalowej, a mianowicie Kraj Sagony Moonlight. Kraj Sagony są uznawani za prekursorów black metalu w Polsce. Powstają w Morągu w 1990 roku z inicjatywy Cezara wokal-gitara, Asza bas-wokal oraz Żurka perkusja. W 1990 roku powstaje pierwsze ich demo Sacro Nocturne, zaś w 1992 uznane w całym podziemiu demo Epitaph of Christ. W 1993 nagrywają pierwszą część trylogii Unholy Union, w 1994 Demon's Act 2, zaś w 1996 już w zmienionym składzie Mauser bas wokal oraz Gillan perkusja powstaje płyta, o której dzisiaj będzie mowa, wydana dla Krun Records, a mianowicie Moonlight Act 3. I właśnie tą płytę, to pierwsze wydanie mam ja, czym się bardzo szczycę. Po włożeniu płyty do odtwarzacza natychmiast zostajemy wciągnięci w nieziemski klimat. Zostajemy niemalże otuleni czernią oraz ekspresją i niesamowitą kreatywnością. Muzyka oscyluje w klimatach takich doom black metalowych, prędkości jakichś zawrotnych tu nie ma, ale za to mamy wszędzie sączący się na niesamowity klimat oraz tą energię, którą daje nam wokal Cezara. Mamy tutaj konkretne zagrywki gitarowe, zagrane z pomysłem i kunsztem kompozytorskim. Ta płyta naprawdę nas wciąga jak czarna dziura w tą czerń i otchłań nocy. Do tego ten krzykliwy wokal Cezara, który bardzo to wszystko jakby spaja i skleja. Zagrywki są melodyjne, wszystko tutaj jest połączone ze sobą. Naprawdę niesamowicie tworzy klimat taki otchłani, nicości, czerni, śmierci. Można tak długo wymieniać, ponieważ naprawdę jest to coś niesamowitego. Utwory są dość długie, trwają ponad 7 minut, ale w ogóle nie nużą. Są jak takie klasyczne, monumentalne suity. Ciężkie, powolne, które wciągają nas w ten świat wykreowany przez Cezara. Do tego gitary akustyczne, wiatr hulający gdzieś po pustych przestrzeniach, diabelskie inkantacje. To wszystko sprawia, że nasze serce oraz umysł stają się opętane i owładnięte tym albumem. Geniusz kompozytorski Cezara po prostu powala. Tu nie ma zbędnych fragmentów. To totalne misterium stworzone dla wielkości nocy, gdzie długie cienie są tylko oświetlone bladym blaskiem świecy. Atmosfera albumu jest na tyle niesamowita, że oparła się upływającemu czasowi. Widać na płycie tylko szlachetną patynę, która tworzy ten album jeszcze większym. Jeśli nie masz tego albumu w swojej kolekcji lub jakimś cudem nie słyszałeś go, naprawdę zachęcam do włożenia do odtwarzacza lub odpalenia na internecie i posłuchania całego albumu, a potem zakupu płyty, bo naprawdę warto mieć tak wielki, wspaniały polski album w swojej kolekcji. Posłuchajmy teraz fragmentów utworów, byśmy wiedzieli, co do zaoferowania ma nam ten wielki album. Na początek Devilish Set z takimi bujającymi riffami gitarowymi oraz ostrym wokalem Cezara. Całkiem ciekawie brzmi w Pagan Horns połączenie zimnych gitar akustycznych razem z towarzyszeniem perkusji. Mamy tutaj również diabelskie inkantacje. Najczęściej grany swego czasu w rozgłośniach radiowych i chyba najbardziej chwytliwy Mephisto Spill. I na koniec refren utworu tytułowego, który przekozacko nam i kołysze. No to przyjrzyjmy się okładce i wkładce do płyty. Na okładce mamy na czarnym niebie krwawy księżyc. Jest to takie zjawisko, kiedy Ziemia występuje w linii prostej między Słońcem a Księżycem i rzeczywiście tak to wygląda, bo kiedyś nawet udało mi się zrobić takie zdjęcie. Mamy tutaj logo Kraj Sagony, hologram oraz tytuł płyty. Na pierwszej stronie rozkładówki mamy nazwę zespołu, tytuły utworów,
kto wyprodukował płytę, czyli Cezar, kiedy została nagrana, oraz wykonawców, czyli Mausera, Cezara i Gillana. Dalsze strony wkładki, no to mamy teksty wydrukowane na takich grafikach. Na jednej stronie jest to taki jakiś demon, który kojarzy się rzeczywiście z Krajstagony, stał się takim jakby ich znakiem rozpoznawczym, oraz pentagram. Na ostatniej stronie, na tle logotypu Krajstagony, mamy logotypy sponsorów i proszę Państwa, mamy również tutaj RH Kontakt Wieczór Trzech Króli, czyli audycję, którą słuchałem 25 lat temu. Mamy również adresy wysyłkowe oraz logo wydawcy. Pudełko zamyka zdjęcie zespołu wraz z tytułami oraz nazwą zespołu i tytułem albumu. Tak wygląda płyta CD. Na czarnym tle mamy logo zespołu oraz tytuł płyty, a po lewej stronie takie mroczne zdjęcie zespołu z takim złowieszczym oświetleniem. Teksty tych hymnów wychwalają noc, czerń, otchłań, śmierć, ogień, ale równocześnie są pochwałą dla każdego z odcieni światła księżyca. Ten album to niewątpliwie największy sukces komercyjny Krajstagony. I jednocześnie chłopaki tą płytą udowodnili, że w Polsce również można nagrać płytę wielką, niesamowitą, którą można postawić z powodzeniem obok największych klasyków gatunku. Po prostu ten album to legenda, jeden z największych albumów polskiego metalu. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!